Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Wiem, że nowości powinny pojawić się w sobotę, ale że nie dałam rady, to pomyślałam, że skoro mamy ich aż tyle, to wrzucę ten film właśnie w poniedziałek, więc od razu miłego poniedziałku. Mamy naprawdę dużo nowości, a co jest jeszcze bardziej ekscytujące, to to, że to są nowości nie przede wszystkim, ale bardzo dużo polskich marek. Więc jeżeli lubicie polskie kosmetyki i chcecie zobaczyć, co będzie nowego w sklepach i online, to oczywiście zapraszam Was do oglądania dalej. I zaczniemy moim zdaniem od najbardziej ekscytującej kolekcji, która właśnie pojawiła się w tym tygodniu i to jest nowa współpraca Mio z Folk in the Garden i Inhidris. Jeżeli chodzi o Izę, to my w sumie się poznałyśmy nie wiedząc, kim jesteśmy, na jednym evencie Sephory. Ja się właśnie zachwycałam jej makijażem na jednym z filmów i dałyście mi znać, kto to właśnie jest i od tej pory obserwuję Izę. Ja jestem mega podekscytowana tą współpracą, dlatego że po pierwsze Iza robi po prostu przepiękne makijaże, a po drugie mamy kolejną właśnie piątkę i to jest piątka, która w 100% mnie satysfakcjonuje. Dobór kolorystyczny dla mnie jest idealny, mimo tego, że nie noszę zieleni, tak nie mogę się doczekać, aż ją przetestuję, bo Iza też napisała, że mi wyśle tą paletkę, więc bardzo, bardzo dziękuję. Ona już gdzieś tutaj we Wrocławiu jest, tylko muszę ją znaleźć przez to, że mnie nie było, ale jak tylko ją dostanę od razu, będę ją testować, więc jeszcze raz bardzo, bardzo gratuluję. Więc tutaj mamy 5 cieni, ona kosztuje 30 zł, więc może to nie jest najmniej, ale znowu, polska marka jakościowo podobno jest super. Ja też właśnie nie mogę się doczekać, aż ją przetestuję, bo chciałabym przetestować tą nową jakość. Jedyne, nad czym ubolewam w dalszym ciągu, to nad tym, że opakowanie jest przepiękne. I to jest znowu, słuchajcie, opakowanie, gdzie nie mam problemu, że jest twarz na palecie. Bo ona nie gra pierwszej roli, a Iza jest tak piękna, że w ogóle to wszystko się jej tak idealnie wpasowuje. Więc tutaj okej. Ale właśnie żałuję, że to właśnie ta grafika nie jest na samej palecie, tylko jak wyciągniecie ją z opakowania, po prostu jest to napisane 5 points i to po prostu moim zdaniem wygląda tanio. I bardzo bym chciała, żeby jednak ta grafika przeniosła się na opakowania, no bo każdy ten kartonik wywala, praktycznie każdy. Więc tak trochę szkoda, bo po prostu taka praca się moim zdaniem marnuje. Więc to jest pierwsza paleta i to jest ogólnie to jest w ogóle współpraca taka sisterhood z chyba przyjaciółką Izy. I właśnie nick tej dziewczyny to Inhidris. Wcześniej nie znałam, ale w międzyczasie, jak już widziałam story, to wygląda na bardzo sympatyczną osobę i to jest Star Child. A w ogóle ta paleta Izy nazywa się Frogs and Roses, a ja w ogóle na samym początku zamiast Fog in the Garden mówiłam Frog in the Garden, więc w ogóle coś w tym chyba jest, ale super. A właśnie ta paleta Inhidris to jest Star Child i tutaj mamy bardziej takie chłodniejsze odcienie, mamy fiolet, mamy taki, powiedziałam, że baby pink róż z taką domieszką fioletu, też dobrze, też wygląda fajnie, mi osobiście bardziej przypadła do gustu paleta Izy, ale jak dobrze myślę, dostanę i tą, więc w ogóle mega się cieszę, naprawdę. Wiem, że Mio mnie nie ogląda, ale ja bym chciała naprawdę zobaczyć jeszcze więcej takich współprac tylko z tą piątką, bo uważam, że to jest na tyle fajny pomysł, że to jest po prostu niewykorzystany potencjał, żeby było więcej tych piątek, no i proszę tą grafikę. Ja wiem, że to pewnie też chodzi o pieniądze, że po prostu wypuszczają całe wszystkie palety wyglądają tak samo, więc też jak się wiecie, jedna nie sprzeda bardziej, to i tak te opakowania mogą pójść do kolejnej, no ale moim zdaniem to wyglądałoby 100 razy lepiej. Więc jeszcze raz gratulacje dziewczyny, bardzo podobają mi się palety. Kolejna współpraca, dużo współprac. Kolejna to jest Lovely, czyli pierwsza współpraca, jeżeli się nie mylę, chyba się nie mylę. I to jest współpraca z Magdą Wołosewicz, no i słuchajcie, opakowania, mamy już wiosnę, to zdecydowanie. I w skład tej kolekcji wchodzi paleta cieni, która jest całość matowa, co bardzo mi się podoba. I są to takie odcienie typowo pastelowe, mamy też coś bardziej neutralnego, jeżeli nie chcecie w 100% koloru, super. Kolejna rzecz to paleta różu i bronzera. Na zdjęciu, bo nie oglądałam jeszcze filmu, wiem, że chyba Magda wrzuciła na YouTube'a, ale nie widziałam go, więc róż i bronzer wygląda na zdjęciu bardzo ciemno. Jestem ciekawa, czy tak jest, nie sądzę, żeby był aż tak ciemny, bo po prostu może fota nie do końca oddaje kolory. Mamy dwa rozświetlacze, bardziej różowe, bardziej złoty, mamy w ogóle puder taki wykończeniowy i mamy oczywiście takie kredki.
Czekajcie, bo jak zrobiłam screena, żeby podać Wam ceny. Okej, kredki takie pastelowe, czyli mamy biały, żółty, taki brzoskwiniowy, różowy, fioletowy, miętowy. Bardzo fajny pomysł, 15 zł. Ten puder kosztuje 30, rozświetlacz 30, ta paleta róż bronzer 33, tam zaokrąglam, i paleta cieni 35 zł. Cenowo? No dobra, nie jest super, nie jest najgorzej, myślę, że jest ok. Podobają mi się opakowania, podoba mi się, że właśnie jest coś innego. I teraz pytanie do Was. W ogóle ja wiem, że ja mówię, że ja zostawiam, bo się nie zostawiam, bo to się wrzuca automatycznie i ja później zapominam, ale czy chcecie osobne filmy? Bo mamy właśnie tą współpracę Mio z dziewczynami, mamy tą współpracę Lovely z Magdą i mamy jeszcze, słuchajcie, Vibo, mówiłam, że będzie dużo współprac, Vibo z Tysio. I to jest cała znowu kolekcja, bo mamy tego sporo i też zrobiłam screena, więc już Wam mówię. Mamy tak, jeszcze nie ma cen, bo to jeszcze nie jest dostępne, więc ta kolekcja pojawi się później. Mamy Wet Me, Set Me, Face Mist, czyli mamy mgiełkę. Mamy paletę cieni i teraz jeżeli chodzi o tą paletę cieni, kolorystycznie to ona jest jakby w połowie, nawet nie, jedna, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jedna, nie, trzy piąte. Ale tak mi się wydaje, że to jest 3/5, to są cienie neutralne i 2/5 to są typowo kolorowe palety. Bardziej mi się podoba ta z Lovely, jeżeli mam być szczera, ale okej, okay. Znowu, Vibo i cienie, wiecie, że się nie lubimy. Co jest w ogóle ciekawe, bo cienie z Lovely moim zdaniem są lepszej jakości i jakoś lepiej mi się z nimi pracuje. Z Vibo się po prostu nie mogę dogadać, więc w sumie też nie wiem, czy chciałabym to testować. Ale do tego mamy Flip That Lip Kit, czyli po prostu mamy pomadkę z konturówką. Mamy rozświetlacze, mamy rzęsy i mamy bazę, jak dobrze kojarzę, jest to coś w rodzaju Pilwis Base. Wygląda bardzo podobnie jak ta baza Znam, więc też jestem ciekawa, czy to jest mniej więcej to samo, po prostu inne opakowanie, jako że Nam i Vibo to samo. Czy faktycznie Stysio sam zrobił formułę i sam to wszystko opracował. Też nie widziałam żadnego filmu, chyba jeszcze go nie ma. I też możecie zobaczyć, jaka jest ogromna różnica pomiędzy opakowaniami Lovely i właśnie Vibo. I jeżeli chodzi o grafikę Vibo i Stysio, to font jest chyba taki sam jak w Padmagraph i widzę ten właśnie klimat. No, dużo się dzieje teraz w drogerii na wiosnę, więc spoko, bardzo fajnie, 3 nowe współprace. Gratulacje. A jeżeli już jesteśmy przy drogerii, to jeszcze Faceboom, bo też dosyć ciekawe nowości. Pierwsza nowość to jest baza pod makijaż do każdego rodzaju cery. Mamy tutaj kwas hialuronowy, betainę, ekstra z aceroli, ekstra z hibiskusa, czyli tu znowu połączenie pielęgnacji i kolorówki. To ma kosztować 35 zł, jeżeli się nie mylę, tak, 35, a jeżeli chodzi o lekki podkład pielęgnacyjny BB, kosztuje 30 zł i tu jest napisane, że jestem naturalnym, lekkim, wielofunkcyjnym podkładem pielęgnacyjnym, który skutecznie zadba o każdy rodzaj cery, także tej wrażliwej. Działam na wiele sposobów jako podkład, krem pielęgnacyjny. Dzięki SPF 6 wspieram ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Ok. To nie, jak od razu, to nie wystarczy. To jest za mało. Tym bardziej, że to jest SPF 6, a jeszcze nakładacie naprawdę mało w porównaniu do tego, ile powinno się nałożyć filtru, więc to jakby nie brałam w ogóle tego pod uwagę. Wegańska naturalna formuła wyrównuje i ujednolica kolor skóry, nie obciążając jej. I to na pewno jest coś ciekawego. Musiałam zobaczyć, ten najjaśniejszy odcień byłby dla mnie dobry. Teraz jestem opalona, jak widać, na załączonym obrazku, więc może ta jedynka byłaby dobra, no bo niestety zawsze jest tak zimą, szczególnie jak nigdzie nie jeżdżę, że te najjaśniejsze, takie właśnie pielęgnacyjne rzeczy są dla mnie zazwyczaj po prostu za ciemne. Zobaczymy, jak będzie teraz. Jesteście ciekawi? Dajcie znać. Piszcie mi właśnie, szczególnie jeżeli chodzi o te polskie kosmetyki, czym jesteście zainteresowani, żebym ja wiedziała, co powinnam dla Was testować, no bo to, że mnie to interesuje, nie znaczy, że Was będzie interesować, a chcę, żeby tutaj, wiecie, obie strony były zadowolone, więc piszcie mi koniecznie, co chcecie. I jeżeli na przykład właśnie zobaczycie komentarz, że ktoś napisał, że chce to i Wy też chcecie, to możecie lajkować, żebym też wiedziała, co tak najbardziej Was interesuje. Z takich ciekawych jeszcze rzeczy, jeżeli właśnie jesteśmy przy Rossmanie, dużo będzie tych rzeczy. AA Wings of Color. I to, co mnie zainteresowało, to hydrobaza pod makijaż SPF 30, już coś lepszego, 30 zł. I ta baza ma przedłużyć trwałość makijażu, jednocześnie zapewniać wysoką ochronę skóry. Produkt doskonale współpracuje ze skórą, nie obciąża jej, a dodatkowo pielęgnuje, nawilża i daje efekt widocznego wygładzenia. Ułatwia nakładanie makijażu.
Tego jestem ciekawa. Jeżeli chodzi o AA, to w sumie miałam bazę z AA, jak się nie mylę. I nawet nie była zła. Kiedyś moim ulubieńcem właśnie też była baza, ale nie z AA Wings of Colors, tylko po prostu AA. Róż też był spoko, ale też testowałam inne rzeczy i okazało się totalnym niewypałem, więc jakby z jednej strony jest to marka, która mnie interesuje, ale z drugiej strony wydaje mi się też, że mało osób ma jakieś takie swoje hity w tej marce i raczej się o niej nie mówi na internecie. Ale Wings of Color, dobra, Moon Glow by Magda Pieczonka, bo Magda Pieczonka właśnie współpracuje z AA. I to jest, słuchajcie, róż do policzków w bardzo dziwnym opakowaniu. Jeżeli dobrze kojarzę, to jest po prostu stick. 33 zł, wydajny i, no okej, okay, róż w sztyfcie. Nadaje policzkom uroczy rumieniec, przywracając w przygaszonym policzkom naturalny blask i efekt wypoczętej twarzy. Mamy tutaj znowu filtr SPF, nie zatyka porów, nowoczesna formuła anti-aging. To mi się podoba. I też właśnie z tej samej serii jest korektor w postaci praktycznego sztyftu. To jest ciekawe. Idealnie rozprowadza się na skórze, bardzo dobrze kryje i tuszuje wszystkie niedoskonałości, świetnie wygładza skórę. Nowoczesna formuła anti-aging, znowu masło shea, olej konopny, olej kokosowy doskonale pielęgnują skórę i ma też SPF 33 zł. To jest znowu coś, co mnie zainteresowało, ale też znowu kolejny korektor wygładzający. Perfekcyjnie zatuszowane niedoskonałości, multifunkcyjny produkt do całej twarzy, który zapewnia naturalne wykończenie. Ekspresowo i precyzyjnie ukryje nawet najbardziej dokuczliwe problemy Twojej cery, sińce, cienie, podrażnienia, popękane naczynki, krostki. I tutaj znowu mamy tą formułę z ekstraktem z konopi tym razem, kwasem hialuronowym i witaminą E. I ten korektor kosztuje 24 zł. Bardzo podoba mi się opakowanie. No właśnie, opakowania tych produktów dają takie wrażenie, że to jest takie fajne, delikatne, naturalne, rozświetlające, wyglądające jak druga skóra. To jest coś, co w ogóle mi bardzo się podoba, ale nigdy się nie odważyłam, żeby kupić jakoś więcej tych produktów i ich przetestować. Więc znowu pytanie do Was, czy jesteście zainteresowani tą marką, czy ona w ogóle ani Was nie grzeje, ani Was nie chłodzi? Więc piszcie. Piszcie, co myślicie. I teraz chciałam Wam powiedzieć o nowym produkcie z Catrice, ale powiedzcie mi, od kiedy Catrice jest w Rossmanie? I od kiedy Physicians Formula jest w Rossmanie? Ja nie wiedziałam tego. Nie wiem w ogóle, czy oni mają nowe szafy, czy po prostu jest tylko online, ale jak właśnie przeglądałam tę nowość, to patrzę Catrice i naprawdę sporo tych produktów było. Physicians Formula, gdzie te produkty Physicians było tylko w Hebe. Ciekawe rzeczy. Widać, że Rossmann się rozwija i to konkretnie. Ale właśnie jeżeli chodzi o Catrice, no teraz mamy mineralne puder sypki z tej całej serii Truskin. 22 zł na Minty Shopie, bo akurat tam go znalazłam. Niezwykle delikatny, luksusowy, jedwabisty puder zawierający 52% składników mineralnych dosłownie wtapia się w skórę i nadaje naturalne matowe wykończenia. Puder na skórze jest transparentny, tworzy efekt soft focus, ma kwas hialuronowy, jest pozbawiony silikonu i olejów mineralnych. Też fajne. Też mi się podoba. Mówiłam, że sporo będzie tych rzeczy. I już ostatnia rzecz z tych takich, co mam zapisanych tutaj na telefonie. Bieleta w ogóle wypuściła Professional. Kilka nowych kremów. I ten, który najbardziej mnie zainteresował. Nie wiem, czy też widziałam, że dziewczyny dostawały paczki. Muszę zobaczyć, czy ja też dostałam. Jak znajdę je wszędzie porozrzucane po całym Wrocławiu, to dam Wam znać, ale to jest coś, co mnie na pewno zainteresowało i jeżeli nie dostałam tego w paczce PR-owej, to kupię, bo bardzo jestem ciekawa. Krem na bazie ciekłokrystalicznej, 70 zł. I teraz słuchajcie, krem do twarzy o działaniu ultranawilżającym, doskonale nawilża cerę, niweluje uczucie ściągnięcia i dyskomfortu, krem chroni cerę przed utratą wody i wspomaga odbudowę płaszcza lipidowego cery, może być stosowany w przypadku każdego rodzaju skóry, zarówno rano, jak i wieczorem. I sprawdzi się w szczególności w przypadku posiadania cery odwodnionej, podrażnionej i suchej. Czyli to jest coś, co mnie zdecydowanie dotyczy. Podobno, nie wiem gdzie ja to słyszałam, gdzieś na Instagramie, że to jest idealny krem pod makijaż, więc na pewno chcę to spróbować. Co prawda w tym momencie używam tylko tego filtru z Bielendy, właśnie ten SPF 30 i jako krem i jako filtr, więc używam mniej produktów i jestem bardzo z tego zadowolona, no ale To też mnie ciekawi. Dobra, lecimy dalej. Glam Shop. Sporo nowości. Z takich moim zdaniem ciekawszych. To mamy maskarę już. I to jest maskara, która kosztuje 39 zł. Nazywa się Classic, czyli ma łączyć w sobie wszystkie najbardziej pożądane cechy dobrej maskary. Głęboki czarny kolor, łatwość budowania długości, objętości rzęs przez dokładanie kolejnych warstw. Nie kruszy się, nie odbije i nie rozmazuje. Bardzo podoba mi się szczoteczka, bo jest po prostu klasyczna. Lubię takie. Więc to jest pierwszy produkt
nowe pomadki w nowych opakowaniach, konturówki, sporo nowych cieni i to są albo turbopigmenty, albo cienie takie marmurkowe, czyli to chyba kiedyś było coś takiego w paletach Huda Beauty, ale nie widziałam nigdy pojedynczych, no i też mamy naprawdę sporo, teraz zobaczyłam ten narcyz, patrzcie na to. I tu później jak to się przesuwa? Wy widzicie ten, to jest tak piękne, o ja, ej ten narcyz mi się podoba, pięknie wygląda. Więc mamy te cienie pojedyncze i jeszcze, słuchajcie, sypki puder pod oczy, który kosztuje 19 zł, spoko cena. Bardzo lekki, transparentny puder wygładzający i utrwalający korektor pod oczami. I tutaj widzę, że do aplikacji rekomendujemy pędzle, a nie gąbkę, więc to jest też ważne. Spoko. I mamy też nowe gąbki, ekstra miękka, plastyczna gąbka do nakładania makijażu, welurowa, 20 zł. No ja z tymi gąbkami welurowymi to nie mam zbyt dobrych doświadczeń, bo wszystkie jakie testowałam, nie do końca byłam z nich zadowolona i nakładając podkład widziałam, że on w ogóle nie chce się przykleić do skóry, więc nie wiem jak będzie z tymi. Jeżeli już je kupiliście i testowaliście, to dajcie znać co o tym myślicie. Jeżeli chodzi już o takie, bo czekajcie, czy to jest wszystko z polskich marek? Chyba tak. I jeżeli chodzi o zagraniczne, to tak, na pewno, po pierwsze, Jaclyn Hill wypuściła pomadki. Płynne, co prawda, nie w sztywcie. I te kolory wyglądają bardzo zachęcająco. To jest cała kolekcja pomadek nudowych. I mamy 15 kolorów, do tego 12 kolorów konturówek. Opakowanie bardzo mi się podoba, wszystko bardzo mi się podoba. Czy jest cena? $20 za pomadki i $18 za lip liner. No dosyć dużo chcę za konturówkę. Jednak wiecie, konturówki można znaleźć dużo, dużo taniej. Pomadka 80 zł mniej więcej, no to nie jest aż tak źle. No i muszę powiedzieć, że jestem bardzo ciekawa, jak ta kolekcja się przyjmie po tym, co się działo te w sumie chyba już 2 lata temu? To chyba jakoś tak było. No ale same kolory pomadek bardzo mi się podobają. Jest faktycznie fajny ten zakres odcieni i konturówki. Też wyglądają bardzo ładnie. Więc spoko, fajnie. Kolejna bardzo ważna rzecz to Fenty Hair. Rihanna wychodzi teraz z produktami do włosów, czyli jak widzimy, chcę chyba zagarnąć cały rynek kosmetyczny, bo mamy już pielęgnację, mamy kolorówkę, no i w sumie właśnie zostały włosy, ale jeszcze nie wiadomo, co to będzie, nie wiadomo chyba, kiedy to będzie, nie wiadomo, kiedy to będzie, więc zobaczymy w ogóle też, na czym oprze cały zamysł swojej marki do włosów. No, ma ładne włosy. Nie powiem, że nie. Ale no, okej. Okay. Jak jej się udaje, no to czemu nie? Czemu ma nie korzystać? Może akurat wyjdzie coś fajnego. Kolejna rzecz. Oto, to może teraz powiem to, co będzie dostępne w Sephorze, bo tak. Shape Tape jest nowy. Tarte. Ultra Creamy. I to chcę na pewno zamówić, chcę przetestować, dlatego że kiedyś byłam wielką fanką Tarte Shape Tape. Później zrozumiałam, że on jest dla mnie jednak troszeczkę za suchy, a przez to, że to jest ultra creamy, no to może będzie lepiej. I widziałam, że to są też takie małe opakowanka, właśnie chyba nawet w odcieniu, który ja bym chciała, po 65 zł w polskiej Sephorze, więc na to chyba się skuszę. I też w Sephorze, słuchajcie, w końcu mamy Drunk Elephant. Kurczę, ja, dobra, nie chciałam powiedzieć, ja jeździłam specjalnie do Nowego Jorku po nim. No nie jeździłam specjalnie do Nowego Jorku, ale faktycznie kiedy tam byłam, to kupowałam ten Baby Facial, coś takiego. I ten produkt już w tym momencie raczej uważam, że nie jest, może nie, że nie jest wart swojej ceny, ale mamy dużo odpowiedników, które działają tak samo dobrze, a są dużo tańsze, więc mamy Drunk Elephant w Polsce i nawet wyszedł nowy produkt The Protini Power Peptide Reserve Serum i to po prostu jest serum z 11 różnymi peptydami. Kto ma peptydy w ASOA? Właśnie teraz testuję nowe serum z ASOA, właśnie z peptydami, więc nie wiem, znaczy ogólnie produkt super, w ogóle Protini, cała ta seria podobno jest bardzo fajna, bo to jest taka seria bardzo mocno odżywcza, nawilżająca, więc super. Kolejna rzecz, która będzie dostępna w Sephorze, to jest nowy podkład z Make Up For Ever Waterstone i to jest podkład, który ma być uznawany jako ten dobry dla skóry, dlatego że mamy tam aż 94% naturalnych składników, jak na właśnie taką markę typowo makijażową, typowo dla... No wcześniej ona była właśnie kojarzona jako ta marka dla profesjonalistów i mamy tutaj właśnie w tej kolekcji naturalny podkład, to moim zdaniem jest to naprawdę bardzo ciekawa nowość i to po prostu ma być produkt z naturalnym wykończeniem, ma być odporny na noszenie maski,
Ale no, jako że to jest Water Tone, no to on też jest na właśnie tej bazie wody. Wydaje mi się, że oni też mieli kiedyś jakiś Aqua coś tam. No to teraz mają Water Tone, więc ciekawe, czy to jest coś podobnego, czy nie. No i ja muszę Wam powiedzieć, że jestem zainteresowana, więc myślę, że jak się też pojawi w Polsce, to go kupię, bo dawno nie testowałam żadnego takiego właśnie droższego podkładu, a ten mnie zainteresował i ma być w marcu dostępny. W ogóle, sorry, jak ja dzisiaj strasznie tak rękoma, wydaje mi się, że ruszam, nie wiem dlaczego ja to robię. Przyczepię sobie rękę do biurka i nie będę ruszać. Ojejku, słuchajcie, jak ja to zobaczyłam, to ja tak bardzo chciałam, żeby to było coś innego. Fenty Beauty. I czekajcie, jak to się nazywa? To jest taki wygładzający, blurujący tint do ciała. To opakowanie jest chyba najpiękniejszym opakowaniem, jakie ja widziałam w całym swoim życiu. To jest po prostu tak satysfakcjonująco piękne, że nie mogę. A to, co ciekawego, co zobaczyłam, to to, że właśnie chyba na Seforze polskiej jakaś dziewczyna napisała, że ona używa tego jako takiego płynnego bronzera do twarzy. Nie jest to głupie. I może to być powód, dla którego jednak to kupię i przetestuję to właśnie jako taki delikatny bronzer na twarz. Co prawda zawsze jak są jakieś produkty do ciała, ja się boję to nakładać na twarz, ale skoro ta dziewczyna napisała, że jest spoko i ją nie zapchało, to może faktycznie jest spoko i nie zapycha, no bo mi się to tak podoba. Ja w ogóle, ja już wyrosłam z tego, że kupuję tylko i wyłącznie produkt dla opakowania. No i powiedzcie mi, że to nie jest piękne. No, czekam. Czekam. No, właśnie o tym myślałam. Właśnie o tym myślałam. Że to jest zbyt piękne, żeby ktoś powiedział, że to nie jest piękne. Dobra. Ogólnie bronzery i róże w kremie płynne są teraz bardzo mocno na czasie. I w podobnym czasie wyszły właśnie dwa praktycznie takie same produkty, bo mamy Revolution Super Dewy Liquid Blush. Bardzo w ogóle ładnych odcieniach, bardzo podoba mi się opakowanie, wszystko mi się bardzo podoba. Więc tutaj spoko. I widziałam właśnie film Lenka Lul na Instagramie, w ogóle przepiękna dziewczyna. Ona jest w ogóle Polką, ale prowadzi Instagram po, jak dobrze kojarzę, prowadzi Instagram po angielsku i mieszka chyba w Anglii. Przepiękne makijaże, cudne wszystko, talent tu, jeszcze wyżej. Więc właśnie widziałam ją, że miała właśnie współpracę z Revolution i pokazywała te róże, no i faktycznie u niej to wyglądało pięknie. I też w podobnym czasie Colourpop Cheek Dew Serum Blush. Czyli tam mamy Liquid Blush, tu mamy Serum Blush i to tu jest w ogóle ciekawe. Bo to, że są te produkty, okej, spoko, ale Michelle Phan, znamy wszyscy chyba Michelle Phan. Jeżeli nie oglądacie to od tak dawno, to to była w pewnym momencie najpopularniejsza beauty vlogerka na Instagramie, na YouTubie. To było 12 lat temu, 10 lat temu i ona później wypuściła swoją markę M Cosmetics i to jest właśnie taka marka, coś, jeżeli jeżeli miałabym porównać do innej marki, to porównałabym ją chyba do tej marki Selena Gomez. Coś w tym stylu, takie bardzo naturalne, kremowe, fajne, delikatne rzeczy. I oni właśnie też wypuścili taki róż wcześniej. I ona na story porównała właśnie swój róż do Colourpop, gdzie wyszło oczywiście, że lepiej wygląda jej róż, bo ogólnie podobno ten róż jest genialny. Ale właśnie napisała, że to jest copycat, a tu jest jej róż. I tak ludzie nie do końca... No bo to nie jest... Ona nie wymyśliła różu, w ogóle samego produktu, różu w płynie czy w kremie. To nie jest nic nowego. I tak właśnie to było takie dziwne, że właśnie porównała Colourpop i tak zjechała, że ściągnęli z jej produktu, gdzie to nie jest nic nowego. Takie tam ploteczki ze świata beauty, ale no to też było takie trochę dziwne. No ale tak czy siak, Colourpop Revolution. Myślę, że w tym roku też zobaczymy jeszcze więcej, im będziemy iść bliżej właśnie wiosny i lata, no bo to są produkty, które po prostu genialnie wyglądają na skórze i cały czas idziemy w tą taką stronę bardziej naturalnych, delikatnych, mokrych makijaży, więc myślę, że na pewno będzie tego dużo, dużo więcej. Mówiłam właśnie w poprzednim filmie o Hindash, czyli że wychodzi ze swoją marką Hindash Cosmetics, no i wypuścił Beautopsy. Tak bardzo chciałam, żeby to było coś fajnego. Nie mówię, że dla wszystkich to nie jest fajne, ale ja naprawdę jestem bardzo mocno zawiedziona. To jest paletka, którą możecie zrobić wszystko. Możecie wykonturować twarz, możecie nałożyć róż. Rozświetlacz raczej nie, bo z tego co kojarzę, to są wszystkie... Chociaż tu jest napisane, że highlight, ale z tego co widzę, to to są po prostu matowe produkty. I to jest taki... Macie taką mały cień gradientowy, czyli w pierwszy idzie od beżu do białego, później od żółtego do ciemniejszego żółtego, koralowy do różowego itd. itd. I może dla artysty
dla profesjonalisty to może być coś fajnego, bo faktycznie możecie tutaj łączyć i macie nieograniczone możliwości, ale jeżeli chcecie tego używać jako bronzer, no to pewnie opakowania te miejscówki są za małe. Jeżeli używacie cieni, to będziecie musieli pamiętać, w którym dokładnie miejscu przyłożyliście pędzelek, żeby mieć uzyskać ten sam kolor. Więc ja jestem trochę zawiedziona. Zobaczymy, jak będzie z innymi produktami, ale no to nie przykuło jakoś bardzo mojej uwagi. Kolejne produkty, kremowe Melt Cosmetics. I to też jest dla mnie ciekawe, też jeszcze nie wiadomo kiedy będzie dostępne, ile będzie kosztować, ale to jest po prostu kolejny róż w kremie. Co mi się w nim tak bardzo podoba? Kolory. Szczególnie tutaj właśnie na tym zdjęciu, co Trend mu dorzucił, że to jest taki idealny właśnie koralowy, fajny, żywy, świeży róż. Merch chyba jest na Beauty Bay. Chciałabym zrobić w najbliższym czasie zamówienie na Beauty Bay, bo chcę jednak zamówić jakąś paletę z Lunar Beauty. Cały czas mnie kuszą i w końcu chyba muszę podjąć tą decyzję, że dobra, zamawiam. No i wtedy mogłabym zrobić właśnie jakieś takie większe zamówienie i może bym zrobiła jakiś taki haul, bo dawno też takiego czegoś nie było, więc to mi się podoba. Więc może spróbuję tego. I ja bym chciała jeszcze raz złożyć petycję, bo na razie te petycje mniej więcej dobrze mi idą, bo jak ja o coś proszę, to w końcu Sephora to wrzuca, nie żebym to ja o tym decydowała, ale ja chciałam Drunk Elephant, to mam co prawda 2 lata później, chciałam Ulle Henriksen, mam też za późno, bo już przestałam się interesować tą marką, ale... Ja bym chciała Pat McGrath w Polsce. Nie, że tylko 2 produkty. Całą szafę, dlatego, że teraz wypuścili Legendary Wear Matte Lipstick. I to jest 8 nowych odcieni. I to jest taka formuła soft matte. Odcienie. Ojejku, jak ja widzę to odcienie, to aż po prostu bym chciała to na całej twarzy sobie wymazać. Tak bardzo mi się to podoba. Tak bardzo te odcienie do mnie przemawiają. $30 każda, albo możecie kupić cały zestaw za $200. No ale znowu. Czy to jest na Beauty Bay? Albo na Cult Beauty? Musiałam to sprawdzić, bo to bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. No i to w sumie jest też wszystko, co chciałam Wam już pokazać. Nie będę przedłużać, bo w ogóle wydaje mi się, że ja już gadam z Wami przez cały dzień, ale też długo nie nagrywałam i po prostu się stęskniłam za takim nagrywaniem, żeby po prostu pogadać do Was. Więc mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Życzę Wam jeszcze raz miłego poniedziałku. Oczywiście piszcie mi, co chcecie, żebym z tego wszystkiego przetestowała. Przepraszam Was bardzo za to. I widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!